Niemal wszyscy posłowie i senatorowie z naszego okręgu są parlamentarzystami zawodowymi. Zrezygnowali ze swojej dotychczasowej pracy lub działalności gospodarczej i dostają wynagrodzenie z Sejmu. Ile zarabiają i jakim majątkiem dysponują, przeczytacie w najnowszym wydaniu tygodnika Siedleckiego. Z pewnością prezydentura Andrzeja Sitnika nie należy do łatwych. Pierwszy rok rządów obecnego włodarza już za nami. Jaki będzie kolejny? Zapytaliśmy o to samego prezydenta. O końcu politycznych miłości i perspektywie referendum z Andrzejem Sitnikiem rozmawia Mariola Zaczyńska. W kolejnych numerach jej rozmówcami będą Maciej Nowak i Krzysztof Haberski. Rusza plebiscyt tygodnika Siedleckiego na samorządowca i firmę roku 2019. Kto się wyróżniał w minionym roku? Kogo powinniśmy nagrodzić i zaprezentować jako przykład dla innych? Do 22 stycznia można zgłaszać kandydatury w obu kategoriach. Szczegóły dotyczące plebiscytu w najnowszym wydaniu tygodnika. Powiat Siedlecki jest prawdziwym zagłębiem ferm drobiu. Trudno się dziwić, że wieści o wirusie ptasiej grypy wywołują u właścicieli kurników trwogę. Tym bardziej, że aż 3 przypadki tej choroby stwierdzono w sąsiednim województwie lubelskim. Choroba może rozprzestrzenić się błyskawicznie, a straty lokalnych firm mogą być ogromne. Zachęcamy do lektury najnowszego wydania Tygodnika Siedleckiego.